Witam. Paru ludzi prosiło mnie, żebym nakręcił filmik, jak instalować mody. Więc właśnie zabrałem się do roboty i nakręcę w sumie dopiero, jak zainstalować mod Mortres. Potrzebujemy do tego mod loadera, taki pliczek Modblock IDs, Tool Utilities, GUI API i samego moda. Ja pokażę zaraz właśnie, jak to wszystko ściągnąć. Linki do tych wszystkich rzeczy będą w opisie. Potrzebujemy też WinRara, żeby móc czym to otworzyć. Dobra. Pierwsze to jest cały mod. Klikamy w ten link, który podam w opisie i zjeżdżamy na sam dół. Klikamy tu download i po prostu wszystko nam się ściąga i mamy to na pulpicie. Zapisujemy to sobie na pulpicie czy w jakimś pliku. I potem zaraz wam pokażę, jak przejść do dalszych czynności. Dobra, teraz plik Tool Utilities, to jest ten pliczek. Też musimy go pobrać tak jak samego moda. Następne to jest GUI API, to musimy kliknąć w tego linka. To jest, wam już mówię, zjeżdżamy mniej więcej tutaj i tu będzie takie coś. Main Download 0.97, znaczy 0.9.7 i tutaj mamy takiego linka. Wchodzimy w to i po prostu nam się wszystko pobiera. Następne to jest mod loader i teraz tutaj musimy kliknąć download V5, czyli zjeżdżamy tutaj w to miejsce i klikamy to. Tego nie ściągamy, nie wiem dlaczego, ale ktoś mówił mi, że tego nie powinniśmy ściągać. Jak znajdę czemu, no to napiszę wszystko. Dobra, i następne to jest Modblock IDs. Też klikamy ściągnąć i po prostu wszystko nam się instaluje. Dobra, przejdźmy do instalacji. Mamy te wszystkie rzeczy już w swoim pliku, dajmy na to. I teraz musimy kliknąć tutaj w przycisku Start. Jeśli nie wiemy, gdzie mamy plik Minecraft, no to klikamy tutaj Uruchom i tu wpisujemy procent app data procent. Klikamy OK, plik nam wyszukuje i teraz wchodzimy w .minecraft. Teraz w bin i tutaj mamy taki pliczek Minecraft. Musimy kliknąć na niego prawym, otwórz za pomocą WinRAR. Teraz po każdy plik otwieramy po kolei. Najpierw mod loader. Zaznaczamy te wszystkie pliki. Bez tego górnego. Zaznaczamy. Przerzucamy tutaj i klikamy OK. Ja już to mam, więc nie będę tego przerzucał. I teraz następne. Modblock IDs. Teraz tutaj jest taki jakby inna sprawa, bo tutaj tego pliku w ogóle nie ruszamy, po prostu go zostawiamy. Tutaj jest w sumie napisane w readme.txt, że po prostu zostawiamy go. A tylko plik jar kopiujemy, przerzucamy te dwa pliki tutaj do tego minecraft.jar. Dobrze, następne. Tool Utilities. Czytam Tool Utils, to tak się czyta, dobra. Tutaj to samo. Sam RAR i to też przerzucamy do tego pliku minecraft.jar. Teraz GUI API. Bierzemy, klikamy w pierwszy plik, klikamy Shift i przesuwamy na sam dół i klikamy Shift na ostatnim pliku i wszystko przerzucamy do minecraft.jar. To trochę trwa, tam około minuty przerzucanie tych plików. I teraz sam całego moda. Ups, dobra. Klikamy też od dołu do góry, wszystko przerzucamy do tego pliku .jar. I teraz możemy mieć taki problem. Znaczy, to w sumie nie jest problem, ale może nam się pojawić taki plik jak meta.inf, czy tam myślnik meta.inf. To jeśli go znajdziemy, po prostu przejeżdżamy od góry do dołu i szukamy tego pliku. Jeśli go znajdziemy, po prostu go usuwamy, klikając delete i po prostu usuwamy go z komputera, żeby po prostu mod nam dobrze działał. Teraz zamykamy to i w sumie moda mamy zainstalowanego. Nic więcej nie potrzeba, żeby zainstalować tego moda. To jest po prostu według mnie banalna rzecz, więc chyba nikt nie będzie miał z tym problemów. No i dzięki za obejrzenie i piszcie jakie chcecie mody, żebym pokazał jak je zainstalować. Pokażę jeszcze jak zainstalować tego koralowca.
ale to w następnym odcinku, możliwe, że wyjdzie też dzisiaj już. No i dzięki za obejrzenie. Na razie.